Witam Państwa serdecznie. Moimi Państwa gośćmi jest prezes Wiktorii Bartoszycy, pan Sebastian Murzyn. Witam serdecznie. Dobry. Trener pierwszej drużyny seniorów, Paweł Miłoszewski. Chcę również powiedzieć, że jest to trener grający. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szanowni Panowie, Wiktoria Bartoszyca, no innego miejsca jak ten znany, no ten jeden z ładniejszych obiektów w województwie, stadion imienia Kazimierza Górskiego. Panie prezesie, taka pierwsza myśl, która mi przyszła, czy pan długo zastanawiał się, żeby przyjąć to stanowisko prezesa Wiktorii Bartoszyce? Był pan wice, ale wiadomo, ten prezes to jednak jest już na pierwszej linii. Tym bardziej, że chyba jest to miejsce dla pana dość znane, bo tak naprawdę pan przygodę z Wiktorią Bartoszycą rozpoczął tak naprawdę nie od stołku prezesa, ale od tak naprawdę kibica, sympatyka, od, że tak powiem, spojrzałem w tamtą stronę, od tamtej trybuny. Proszę Dokładnie, bardzo. Dokładnie, tak było. Czasu na podjęcie decyzji było niewiele, bo tak naprawdę propozycja padła na walnym zebraniu. I nie było tutaj za dużo czasu na zastanawianie się, no i nie do końca może byłem taki przekonany co do tego, ale no podjąłem tą decyzję, tak, i no jak na razie jest okej, tak. Panie prezesie, bo mówi się, że najlepszy szef, najlepszy prezes to jest taki, który przeszedł wszystkie szczeble, prawda? No bo tak naprawdę pan najpierw sympatyk, trybuna kibica, później również członek Wiktorii Zarządu, był pan też wieloletnim kierownikiem drużyny, prawda? I teraz prezes. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że pan Wiktorię Bartoszycę zna od kuchni? Ja nie spodziewałem się, nie miałem w ogóle takich myśli, że kiedykolwiek dostąpię takiego zaszczytu, żeby być prezesem Wiktorii, tak? Na mecze faktycznie przychodzę blisko 20 lat i od tego się tak naprawdę to wszystko zaczęło. Samo już dostanie się do zarządu to był taki dla mnie troszeczkę szok, ale no takie były wtedy czasy, taka była sytuacja w klubie, że no, były potrzebne zmiany. My braliśmy w tym udział jako wówczas fanklub Wiktorii i Legii. I, no i w ten sposób znalazłem się w zarządzie, tak? Ale to też to nic nie wskazywało na to, że ta ścieżka się potoczy tak jak to teraz ma miejsce, tak? Proszę, panie prezesie, bo generalnie sport, ten sport taki amatorski, prawda, bo nie oszukujmy, jest to sport amatorski, no ma wiele trudności, wiele kłopotów, ale pan jako prezes stawia sobie cele jako prezes i dla klubu jakie? No, w sytuacji, jaką mamy w klubie, chcemy zapewnić no, możliwie najlepsze warunki, tak, dla chłopaków, czy dla dzieci też, dla wszystkich, tak, do trenowania i do udziału w rozgrywkach. No i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze, tak, no, żeby stworzyć im te jak najlepsze warunki na w miarę oczywiście możliwości, które mam nadzieję z czasem będą się poprawiać i będziemy mogli więcej też dzięki temu im zaoferować. Tak? No tak, panie prezesie, bo Wiktoria Bartoszyc to klub wieloletnią tradycją. Tutaj wielu zawodników, którzy grają w pierwszej drużynie tutaj u pana trenera Pawła, tak naprawdę zaczynali od tych najmłodszych grup. Panie prezesie, ten nowy rok szkolny, bo tak naprawdę trenowanie troszeczkę jest związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Proszę powiedzieć, czy na tą chwilę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sekcję, o ilość przyszłych adeptów, miłośników piłki nożnej Wiktorii Bartoszyca? Kontynuujemy treningi i rozgrywki z wiosny, więc mamy grupę Żaka, Młodzika, Orlika, Trampkarza, Juniora i Seniora, tak? Ale jesteśmy na etapie tworzenia też grupy Skrzata, bo jest coraz więcej chętnych rodziców, żeby posłać te swoje dzieciaczki 5-6-letnie też na tego typu treningi i zajęcia, więc zbieramy na razie chętnych i tutaj też będziemy tą
grupę chcieli utworzyć jak najszybciej. Czyli generalnie... Jedyna luka, jest, przepraszam, że wejdę słowo, jedyna luka to jest junior młodszy w tym momencie, tak? Tutaj jest brak, że tak powiem, troszeczkę tej młodzieży i musieliśmy całą grupą z juniora młodszego przenieść się do juniora. No ale być może znajdą się tutaj jeszcze chętni, że czyli możemy powiedzieć, że klub Wiktorii Bartoszyce stawia na młodzież, na dzieci i tak naprawdę każdy, kto będzie chciał rozpocząć piłkę nożną, znajdzie tutaj miejsce w sensie grupy wiekowej? Jak najbardziej, jak najbardziej. Panie prezesie, oczywiście, jak już powiedziałem, jest to sport amatorski, ale przy tej ilości, prawda, sekcji, zgłoszenia do rozgrywek, tak naprawdę jeżdżenia na mecze, to oczywiście finanse i panie prezesie, zapytam, czy jak to z tymi finansami, czy państwo są zagrożeni, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o działalność statutową, czy mówiąc wprost, wystarczy państwu? To znaczy, jak wiadomo, wnioski składamy na początku roku, tak? I kilometrówka, która była ujęta w tym wniosku w odniesieniu do teraźniejszych cen, no, ma się trochę nijak, więc i ten budżet troszeczkę wygląda słabiej, natomiast no, robimy wszystko, żeby to jakoś tam dopiąć i żeby nie było tutaj jakiegoś ryzyka, że którymś z drużyn, czy któraś, w którymś tam z meczy nie będziemy mogli pojechać, bo nie będziemy mieli finansów. Bo to będzie najgorsze, tak? Jeżeli zawodnicy są, a tutaj... Nie dopuścimy do takiej sytuacji. Na pewno tutaj działania idą w tym kierunku, żeby pozyskać gdzieś z zewnątrz też jakieś środki i tutaj załatać, że tak powiem, te jakieś niedociągnięcia. No właśnie. Już troszeczkę chłodno się zrobiło, panie trenerze, bo tak naprawdę, no nie oszukujmy, pierwsza drużyna w pewnym sensie jest tym taką lokomotywą, prawda, dla klubu i mówi się, im lepiej gra pierwsza drużyna, tym łatwiej pozyskać środki o sponsorów. Panie trenerze, kiedy rok temu przychodził pan do Wiktorii Bartoszyce, no mówiąc tak wprost, Wiktoria Bartoszyce okupowała tą dolną część tabeli, prawda? I wówczas pan trener Paweł pomyślał sobie, przychodzę i co sobie pomyślałem? Wiktoria to? Wiktoria to wielkie wyzwanie na pewno dla mnie i w pierwszej myśli... Miałem tak naprawdę kilka myśli. Pierwszą to, co będzie, gdy, nie daj Boże, przegramy mecz, który był baranżowy, a co będzie, gdy się utrzymamy. I tak naprawdę poszliśmy tą ścieżką zwycięstwa, mecz baranżowy wygraliśmy, dzięki temu się utrzymaliśmy i od tego momentu otworzyły się nowe bramy. Zespół od razu uwierzył w ten projekt, który narzuciłem i było widać, że zmierzamy ku coraz lepszemu. Tak naprawdę z meczu na mecz ciężko nam było wejść na odpowiedni tor. Później z biegiem czasu, tak naprawdę po dłuższych namowach zawodników pojawiało się coraz więcej piłkarzy na treningach i ten zespół się rozpędzał. Przetrwaliśmy do momentu zimy. Zimę przepracowaliśmy bardzo solidnie. Dzięki temu, tak jak tutaj kilkukrotnie się opowiadałem, zespół nabrał takiego rozpędu, takiej kuli śnieżnej, która spowodowała, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jeszcze chciałbym tutaj nadmienić jeden temat, o którym prezes nie wspomniał, a warto się o tym chwalić. Grupy młodzieżowe zostały poddane certyfikacji przez PZPN i tutaj po wielkich, wielkich problemach, ale udało się nam osiągnąć certyfikację zieloną gwiazdkę, także to jest też wielkie wyzwanie. Niektóre kluby nie poradziły sobie z tym. My jako klub, ten który pokazujemy, że idziemy w rozwój, udało się nam to i będziemy dążyć do kolejnych gwiazdek, które są brązowe, srebrna, może kiedyś złota. Zobaczymy. Panie trenerze, bo tak naprawdę no, przyszedł pan w takim momencie, jak sam pan powiedział, że tak, jeżeli mówiąc takim językiem, żargonem piłkarskim, spuszczę Wiktorię, klub z tradycjami do A-klasy, no to, że tak powiem, wyleje się na pana wszystko, po co go ściągnęli, prawda, i tam, że tak powiem, łącznie z pana rodziną i z pana miejscowością będą wszyscy mówić, to wszystko przez niego, no ale udało się i proszę powiedzieć, ten projekt Paweł Miłoszewski, Wiktoria Bartoszyce,
Polsce. Co takiego spowodowało, że ci zawodnicy, bo tak naprawdę i mamy dzisiaj Wiktorię Bartoszycę, która tak naprawdę oparta jest na tych młodzieżowcach, którzy przyszli albo trenowali, albo przyszli, grali w Wiktorii, więc Paweł Miłoszewski projekt pomyślał sobie, Wiktoria ma wyglądać jak? Projekt był jasny w mojej głowie. Jak najwięcej młodzieży, jak najwięcej zawodników, którzy są tutaj zdolni, którzy są zdolni, którzy powinni grać. I tak też układaliśmy tamten sezon, że bardzo dużo młodzieży wprowadzaliśmy do pierwszego składu, graliśmy cały czas trzema, czterema młodzieżowcami. Dzięki temu zajęliśmy bardzo wysokie miejsce w Pro Junior System, z czego też byłem bardzo zadowolony, bo to było czwarte miejsce. Szybko przybliżając, jest to granie młodzieżowcami w dwóch ligach okręgowych. Dzięki temu zdobywa się dane punkty. My osiągnęliśmy czwarte miejsce na 32 zespoły, więc to był świetny wynik. To też zarząd sam też nadawał mi kierunek, żeby jak najwięcej młodzieżowców grało. To też według mojej koncepcji też mi pasowało. Dzięki temu dzisiaj mamy bardzo, bardzo zdolną młodzież na boisku i te wyniki, które osiągamy, powodują, że młodzież nam te mecze przepycha, że powiem, wygrywa. Napędza, tak jest. No i ten projekt pozyskiwania zawodników okolicznych jest moim priorytetem. Uważam, że powiat bartoszycki zasługuje na zespół, który był dotychczas w czwartoligowych rozrywkach i powinien to wrócić, ale musi cały powiat na niego zapracować, żeby było widać ten zespół wiodący. Dlatego też nie chcemy tutaj zawodników przyjezdnych i staramy się w tym sezonie nie opierać na zawodnikach przyjezdnych, tylko na swoich i szukać tego, co najlepsze, czyli swoich zawodników, którzy oddadzą serce za Wiktorię Bartoszycę, zresztą jak to dotychczas widać. Trenerze, no tak sobie po ostatniej kolejce, pewnie niektórzy z niedowierzaniem, prawda, wygrywacie, no to jest zawsze, to jest taki, mówią, że mówi się, że to najważniejszy mecz, tak zwany derbowy, prawda, w poprzedniej kolejce jedziecie do Sępopola, w Sępopolu, gdzie zawsze ciężko się gra, no tak patrząc statystycznie, to zazwyczaj Łynie lepiej to wychodziło, wygrywacie 3-0, no i bardzo ciekawa sytuacja, zespół lidera Mazur Ełk przegrywa z Orlentami i wy jesteście już na wiceliderem i wskakujecie na fotel. No tak zacząłem patrzeć statystycznie, to chyba tam w sezonie 2013-14, kiedy awansowała Wiktoria do czwartej ligi, było tak, że okupowała to pierwsze miejsce. I teraz, panie trenerze, czy tak nie obawia się pan, że będzie teraz trudniej? Myślę, że na pewno będzie trudniej. Myślę, że na pewno każdy teraz będzie przyjeżdżał do Bartoszyc z nastawieniem, żeby zwyciężyć i żeby udowodnić i wygrać z liderem, tak jest. My cieszymy się z tego, że jesteśmy liderem dzisiaj, bo tak naprawdę zespół na to zasługuje. Praca, jaką wykonujemy na treningach, jest tak jakby kumulacją tego, co dzisiaj mamy. Jesteśmy zespołem nie dość, że bardzo bramkoszczelnym, to zespołem, no właśnie, który leci jak najmniej. Ta skuteczność, dwie bramki straciliście. Dokładnie trzy, ale strzeliliśmy 20, co daje nam tak naprawdę świetną opcję, bo jak się cofniemy do sezonu wcześniejszego, był on fatalny, wyglądało to troszkę źle w ofensywie. Brakowało tej przysłowiowego dopchania do tej piłki, do bramki, bo prawda, wszystko bardzo fajnie wychodziło do pola karnego, a później gdzieś się zatrzymywało. Dzisiaj nie mamy z tym problemu. Tak, dzisiaj nie mamy z tym problemu i co jest najważniejsze, zespół jest bardzo liczny, każda zespołu jest bardzo liczna, zawodnicy chętnie przychodzą na treningi i wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, to jest najważniejsze, żeby każdy czuł się jak w domu. Panie trenerze, zapytam, średnio na treningach ilu pan ma do dyspozycji zawodników? Średnio 18-16 zawodników jest do mojej dyspozycji, to jest całkiem nieźle. Pokutujemy na pewnych pozycjach, bo mamy pozycję bramkarza troszkę nie do końca jeszcze obstawioną, ale na tą chwilę mamy Mateusza, który świetnie wykonuje swoje obowiązki w bramce, więc nie mogę narzekać. Potrzebuję jeszcze jakiegoś jednego, ale oczywiście wszystko przede mną. Panie trenerze, prezes tutaj powiedział, że on sobie tutaj stawia, żeby ten rozwój Wiktorii szedł w tym kierunku, żeby się rozwijał, a trener pierwszej drużyny na ten sezon stawia sobie cel? Cel jest chyba wspólny. Chcemy zająć jak najwyższe miejsce w ligowej tabeli. To też chciałbym ja jako trener młody też udowodnić dla lokalnego
lokalnej piłki nożnej, że da się takim zespołem, jaki ma Wiktoria Bartoszyce, zrobić się wiele. Jest duży potencjał w tym zespole na pewno, jak i w regionie. Także tutaj chciałbym dając jak najwyższą lokatę wraz z prezesem. Oczywiście prezes mi do tego bardzo mocno nas wspiera, za co mu dziękujemy. No i liczymy, że będzie z nami na o wiele dłużej niż jest obecnie. Także tutaj akurat dziękujemy. Atmosfera w klubie jest bardzo fajna, więc idziemy w bardzo dobrym kierunku. Jako trener mogę to powiedzieć jasno. Panowie, bo oczywiście piłka nożna jest ważna w waszym życiu, ale myślę, że nasi widzowie pewnie by chcieli się dowiedzieć, czy oprócz piłki nożnej, która na pewno jest tam bardzo ważna, prezes Wiktorii Bartoszyce oprócz piłki nożnej lubi? Stary polski film, ale stary w sensie lata 80., 90. i troszeczkę turystyka. To jest to, co tak nie za wiele na to jest w tym momencie czasu, ale jeżeli tylko jest, to staram się tutaj w tym kierunku poświęcić ten pozostały wolny czas. Taki ulubiony film? Bo można czasami, niektórzy mają po 10-15 razy oglądają ten sam film, znają wręcz dialogi na pamięć, czy prezes... Znaczy, film może bardziej... Stanisław Bareja, może tak ogólnie powiedziałem. Więc to jest taka ciekawa postać. A miejsce to raczej nasza bliższa okolica, czy gdzieś dalej? Raczej Mazury. Bo na, tak powiem szczerze, gdzieś tam w góry czy nad morze oczywiście się wyjazdy trafiają, ale bardziej chyba tutaj nasze okolice. Mazury, słońce, góry, jeziora, tak? A Paweł, trener Miłoszewski, oprócz piłki nożnej lubi? Wędkarstwo. Przede wszystkim wędkarstwo to jest moja druga pasja. Odnajduję się w tym świetnie. To co, bardziej spinning czy spławikowe? Czy bardziej gruntowe. Czyli... także nastawiam się na karpiowanie. Bardzo lubię łowić. Czyli to jest taka dobra cecha trenera, bo to wędkowanie uczy takiej... spokoju, czekania. To nie jest taki szybkie Formuła 1, spinningowa, ciach, ten, tylko... To też wyławianie talentów. Czyli wędkowanie czy jeszcze może coś? Głównie wędkowanie i tak naprawdę ogólnie mówiąc piłka nożna, bardzo mocno interesuje się piłką nożną, jest to moja pasja od dziecka i naprawdę wędkarstwo i piłka nożna to są dwie cechy, które... Szanowni panowie, bardzo dziękuję, że przyjęliście państwo od nas zaproszenie do naszej telewizji. Szanowni państwo, moimi państwa gośćmi był prezes Wiktorii Bartoszyce, pan Sebastian Murzyn i grający trener pierwszej drużyny Wiktorii Bartoszyce, Paweł Miłoszewski. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne rozmowy sportowe. Dziękuję bardzo.